Spacerków po Ostrowi było już wiele. Ze spotkań organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i pana Ryszarda Eichelkrauta, lokalnego miłośnika historii, dowiedzieliśmy się już bardzo dużo na temat dziejów Ostrowi Mazowieckiej. Ale miasto to nie tylko budynki, a przede wszystkim ludzie, którzy to miasto tworzą. Podczas kolejnej gawędy historycznej pan Ryszard opowiadał o znanych, lubianych i zasłużonych dla Ostrowi osobach. Zebrani poznali bliżej sylwetki Ludwika Mieczkowskiego, Jana Harusiewicza, Jana Zakrzewskiego i Andrzeja Nideckiego. Wcale nie są Ostrowianami. Wszyscy przybyli tutaj do Ostrowi już w pierwszym rzucie, od razu jakoś włączyli się w działalność tego miasta, pokochali je i mówią szczerze, były treścią życia. Jan Harusiewicz urodził się w roku wybuchu Powstania Styczniowego. Pochodzi z okolic Łomży, ukończył medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, zaangażowany był również w politykę, działając w prawicowym ruchu narodowej demokracji. Praktykę lekarską zaczynał właśnie w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie aktywnie działał społecznie. Nie było w mieście organizacji, której Harusiewicz nie byłby członkiem, bądź której nie wspierałby finansowo. Cieszył się ogromnym zaufaniem społeczności Ostrowi, pełnił funkcję komisarza Ligi Narodowej, został również posłem rosyjskiego parlamentu pierwszej Dumy. No trzeba powiedzieć, że miał życie bogate, naprawdę mógł wyczerpać wszystkie swoje siły, poczuł się nie najlepiej. Był w warszawskich szpitalach, co najlepsi lekarze koło niego chodzili, nie dlatego, że on był politykiem, ale po prostu pomoc kolegów lekarzowi nie udało się. I na pogrzebie byli strażacy i działacze ostrowscy. Trumnę dźwigali ostrowscy strażacy. I tam przemawiał między innymi Zakrzewski, jego przyjaciel z pracy tutaj. I wtedy nad trumną, nad tym grobem Hercewicza przypomniał, jak przybył do Ostrowi, po pewnym czasie zwołał wszystkich zwolenników w lesie koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie ślubowali wierność demokracji narodowej. Nazwisko Ludwika Mieczkowskiego Ostrowianom jest bardzo dobrze znane. Jedna z głównych ulic miasta ma go za swojego patrona. Przyszły burmistrz Ostrowi pochodził ze szlacheckiej rodziny z okolic Czerwina. Z wykształcenia był aptekarzem. I otworzył aptekę w 1899 roku w Kurowie. Ale tam go dopadł pan Harusiewicz. Bo to też rodak mniej więcej Łomża, Czerwin, prawda? I tam się skumali i okazuje się, że pan Mieczkowski popiera jego ideę narodowej demokracji. No i powiedział, chłopie, przychodź do Ostrowi. No i rzeczywiście zlikwidował swoją aptekę w Kurowie, przyjechał do Ostrowi, zaczął pracę w aptece pana Nowcy. Na rogu dzisiejszej ulicy 3 Maja i Małkińskiej Mieczkowski wybudował dużą, reprezentacyjną kamienicę, zniszczoną niestety później w 1944 roku przez Niemców. Brał udział w tworzeniu konspiracyjnych kół oświaty w powiecie. Po odzyskaniu niepodległości, jako czołowemu działaczowi narodowej demokracji, z miejsca powierzono stanowisko burmistrza miasta. Za swoją pracę nie brał wynagrodzenia, a z własnej kieszeni finansował działania kulturalne i dobroczynne. Za jego urzędowania powstało wiele nowych zabudowań, wybudowano też okazały miejski ratusz na ówczesnym placu targowym. Udało mu się również uzyskać zgodę na rozwinięcie sieci elektrycznej przy głównej ulicy. Później podjął się rozbudowy miejskiej elektrowni. Pan Ryszard wspominał również zasługę burmistrza Mieczkowskiego w budowie łaźni. Państwo wiecie, że tradycyjnie u nas to była niska i taki stelaż i się myło, prawda, codziennie, czasami zimną wodą, bo ja widziałem, że dzieci zimną wodą. Na tydzień to się kąpało dzieci w bani, tą samą wodą po kolei i to było kąpiel. No, ja chodziłem do tej łaźni. To była rozkosz, proszę Państwa, jak człowieka wsadzi tu
pełna gwizdka, wanna tej gorącej wody, jak człowiek się wykąpał, zupełnie inny człowiek. No musiała splajtować, bo jak zaczęli budować te bloki, każdy miał łazienkę w swoim domu, to widocznie niektórzy już, ci co nie mieli łazienek w dalszym ciągu, tak wytrwali. No, w każdym razie na swój sposób w tamtym czasie ta łaźnia spełniła bardzo wielkie Pan Ryszard opowiedział przybyłym na Gawędę również o innym burmistrzu, Janie Zakrzewskim, który był geodetą, publicystą, specjalistą od komasacji wsi polskiej. Odegrał istotną rolę w rozwoju chłopskiego ruchu na rzecz scalania gruntów. Na fotel burmistrza zasiadł w 1930 roku, a jego urzędowanie zbiegło się z poważnym kryzysem gospodarczym. Zakrzewski starał się jak mógł ratować pogrążone w długach miasto. Dodatkowo wiele czasu poświęcał gromadzeniu materiałów monograficznych. To dzięki jego badaniom znamy wiele faktów z odległej historii miasta. W trakcie Gawędy krótko wspomniano również postać Andrzeja Nideckiego, proboszcza ostrowskiej parafii z XVI wieku. Był osobą nietuzinkową, humanistą znanym w całej Europie, co otworzyło mu drogę do królewskich kancelarii. Założył w Ostrowi Bractwo Literackie popierane przez samego papieża i króla Polski Zygmunta Augusta. Bractwo to m.in. wspomagało ubogich i biednych, tworząc ośrodek pomocy społecznej. Majątek Nideckiego był pokaźny, a jednym z jego beneficjentów była właśnie Ostrów Mazowiecka. Kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej było świetną okazją do świętowania 95. urodzin pana Ryszarda. Ostrowski działacz społeczny i propagator lokalnej historii usłyszał wiele ciepłych życzeń od zgromadzonych gości. Wspólnie odśpiewano też głośne 200 lat. Muzyczną niespodziankę przygotował dla jubilata Paweł Andruszkiewicz. Nie noszą lampasów i szarych strun, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bok. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, maszerują strzelcy, maszerują. Karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę